Witajcie, mężczyźni, z tej strony Trajan, w pierwszym odcinku z Hardline 4 na atakcji Kaiser Redux. Jako, no, obecnie tylko niemiecka Azja Wschodnia, ale w przyszłości inne państwo, nawet zapewne je widzicie na miniaturce, czyli Wietnam. Tak, to była propozycja od jednego z widzów, którą zrobiłem, ale seria mi się nie podobała, jak ona poszła, dlatego że... że tak powiem... Drzewko po pewnym czasie trochę się blokuje, że nie da się go zbytnio przeskoczyć. Dlatego też zrobiłem kilka zmian, żeby dodać zasady. I w głównej mierze chodzi o to, żeby Syjam i Birma stali się komunistami. I wtedy nie powinno być aż tak dużego problemu. Oczywiście może być problem z tym, ale zobaczymy, jak to będzie. W głównej mierze chodzi o to, żeby szybko zająć się tutaj, jeżeli chodzi o powstanie. I ja już trochę nie pamiętam, jak dokładnie to szło i co muszę wybrać, więc co najwyżej będę tam przycinać czasami jakieś rzeczy, przy decyzjach będę zapisywać. Chodzi o to, że no tutaj nie ma aż tak skomplikowanego, ale jak się zrobi jeden błąd, to później po prostu nie wychodzi. Tam w komentarzu było, że... Okej, czarny poniedziałek. W komentarzu było coś takiego, że można bez wojny, tylko że ja szukałem, nie da się bez wojny wywolić Wietnam. Wietnam po prostu jest coś takiego, że jak się zgodzimy na ich wszystkie rzeczy, to tak naprawdę nie można dalej ich wyzwalać. Okej. I tutaj z tego co pamiętam, po prostu musimy, żeby oni nie byli, żeby się na nas nie wkurzali. Żeby trzymać to na niskim poziomie i to wszystko. Okej, widzę, że jest już to zbudowane. Włączyłem sobie tego boosta na początku gry. Mamy jeszcze go trochę, więc myślę, że wybudujemy jeszcze tutaj punkt zaopatrzenia. Ten boost jest naprawdę zarąbisty. On po prostu tak pomaga tobie w tym. Okej. No i tutaj oczywiście jest pierwsza decyzja, pierwsza opcja. A powiem szczerze, aż tak bardzo się nie wnikałem, co jeżeli chodzi o tą historię, bardziej chciałem Wietnam, jeżeli chodzi. Więc tutaj oczywiście facet odchodzi i przychodzi oczywiście Von Mucke. Von Mucke. Jak to jest umlaut, to było chyba uczytane jak Y, czyli Mucke? Mucke? Chyba coś takiego, albo jak on, już nie pamiętam. W głównej mierze chodzi o to, że po prostu ten gościu się pojawił. Dla nas to jest dobrze, dlatego że mamy go zostawić przy władzy, z tego co pamiętam. I on pozwoli, żeby tam jedna osoba przybyła. Więc tak, niestabilność w Indochinach. W ogóle tutaj jest napisane, że jest coś takiego, że... Okej, że jest takie, że o, coś tam się dzieje i w ogóle, a w głównej mierze... Koniec końców takie, nie wiem gdzie to jest, znaczy się jest tutaj, ale nie wiem co dokładnie to robi, bo dosłownie jednym eventem można to zatrzymać, tak. Więc tak, tutaj wszystko mówimy przeciwko. Okej. Okay. A tutaj chodzi o to, że Chińczycy tutaj się buntują i możemy po prostu wysłać statki, żeby się przypomniały, kto tutaj rządzi. Więc tak, nie pamiętam, czy i będziemy mieć czas na to, żeby zrobić ten cel narodowy. Nie, nie będziemy mieć. I w głównej mierze chodzi o to, że musimy tutaj zostawić Mucke. No tutaj... Tutaj chyba tylko partia się zmieniła, że teraz jest bardziej demokratyczny, ale jak już to mamy, to zaczynamy. I chodzi o to, że tam mamy cel narodowy, który się nazywa Baodai. O właśnie, ten gościu. Baodai i po prostu musimy się zgodzić na jego trzy reformy. Więc tak, Baodai to jest taki jakby wietnamski cesarz i on po prostu był na wygnaniu. Teraz jak się trochę pozmieniało, no to takie, że o dobra, wracam. I chodzi o to, że my teraz możemy go wykorzystać jako no, niemieckie Indochiny, chyba bardziej bym to powiedział. Niemieckie Indochiny to było EUG. Niemiecka Wschodnia Azja. Powiem szczerze, taka trochę głupia nazwa, ale po niemiecku trochę bardziej. Więc tak,
Dobrze, że wybraliśmy tamtego, dlatego że on się zgadza. Tutaj się w ogóle nam dywizja stworzyła, bo dałem, żeby automatycznie przypływały. Jedna rzecz, która jest najgorsza, którą zobaczycie, gdy już się wyzwolimy, to jest to, że AI jest trochę popsute. Tak, AI niemieckie jest trochę popsute i nie cierpię, jak oni to robią. Okej, więc tak. Tutaj się zgadzamy na wszystko, co jest najmniej. Chyba już nikt nie jest tak. Nikt nie jest wkurzony. Tak naprawdę... Bo tak, jak się gra jako sam, no to się nie da wyzwolić tego rewolucji. Dlatego, że po prostu można jednym eventem to przyklikać. No ale AI ma tak zrobione, że zawsze musi mieć tą rewolucję, więc... No chyba, że się ustawili, żeby nie mieli. Więc to trochę takie dziwne jest, że tak powiem, od strony wyboru. Okej, może pójdźmy w infantrycanki dla nich. Chodzi o to, że nawet zbytnio się nie skupią na to, co oni tutaj mają, bo... tak, zgadzamy się na pierwszą reformę. Bo w głównej mierze po prostu pamiętam o tym, że i tak później się zmienimy. Chociaż chyba się nam technologia przejdzie, więc to byłoby nawet dobrze, żeby trochę rozwijać. W pierwszej serii ja strasznie Niemcy właśnie znerfiłem, że tak powiem, że wysłałem całą armię najdalej jak można, po czym się okazało, że trochę było to głupie. No i w sumie wszystko już mamy zrobionego, więc tak naprawdę możemy tutaj porobić jakieś inne rzeczy, żeby na przykład tutaj nam cywilniaczki się pojawiły, bo chyba w Tonkinie się pojawi, tak, w Tonkinie, więc fajnie by było, gdyby coś się pojawiło. No i tutaj już mamy tą kolej i mamy ten punkt, więc to, co mogę zrobić, co zazwyczaj robię, to piątki pobudować, tak. Nie będę tutaj budować fabryk, bo możliwe, że nie starczy mi czasu. Tutaj porobię. Próbuję zrobić coś pod wojsko, ale trudno. Tylko pod wojsko pójść. Okej, więc tak. Mamy problem taki, że mamy zbyt małą fabrykę, a nie mamy produkcji niektórych rzeczy. Więc nie mamy produkcji lekkich czołgów. I nigdy nie będziemy mieć. Dalej, nie mamy pociągów. Pociągi to są w sumie tak na samym końcu, żeby robić. Zazwyczaj do pierwszej twojej dużej wojny masz wystarczająco dużo pociągów. I taktyczny. Oni mają strasznie dużo tych, jeżeli chodzi o powietrze. Okej. Więc niech się tutaj daje. Okej. Tutaj chyba kolejna reforma. A nie, to jest, że tutaj... że tutaj po prostu, że się zaczyna ta rewolta. Tak naprawdę chyba nie ma znaczenia, co wybiorę. Bo zawsze idzie do tego samego. Więc tutaj dajemy. Jak to wygląda z fabrykami? Czy się z tym? Piszę, że za rok dopiero kolej powstanie. Wow, trochę daleko. Okej, kolejna reforma to jest z administracją. Że tutaj więcej Wietnamczyków. Administracja, oczywiście się zgadzamy. Trzeba się zgodzić na wszystkie trzy reformy, więc nie ma czegoś takiego, że się wybierze coś. Okej. To też możemy pójść. Jak mówię, tutaj muszę po prostu iść w te wszystkie rzeczy, które dadzą nam na obecny, bo Jezu, ile mają gumy, na obecnym poziomie, żebyśmy mieli cokolwiek z fabryk. Szczerze powiem, nie chcę zbytnio zmieniać, chociaż mogłem trochę im gospodarkę polepszyć. Okej, tutaj chyba wszystko już mamy. Trzeba się po prostu przejrzeć. Chyba wszystko jest, więc w takim razie już do gospodarki niech wrócą. Ostatnio playtestowałem innego moda. I oczywiście strasznie dużo błędów było, ale grałem Austrią i o mój Boże, oni zrobili tak, że Austria ma najpierw wojnę domową, a później jeszcze atakuje Niemcy podczas wojny domowej. Znaczy się, można wygrać tą wojnę domową, jeżeli uda wam się jakimś cudem zrobić tak, że wypędzicie z gór w Tyrolu, czyli same górskie prowincje, swoich wrogów.
bo tak zrobili wojnę domową, że po prostu w Tyrolu jest druga frakcja i nie da się ich przepchnąć. Jej, okej, więc zaczyna się wojna domowa. Wiadomo, że nie zawsze może się to udać, więc zobaczymy, jak to pójdzie. Okej. Chodzi o to, żeby po prostu oni nie dołączyli do Japończyków. Okej, więc tak, to jest ważny event, bo to jest, znaczy, że już niedługo będzie rewolucja. Jak tutaj zrobimy, to nigdy nie powstanie i nigdy ci się nie wyzwoli Wietnam. Więc spróbujemy pokojowo, co oznacza, że się nam nie uda. Tak, uwielbiam te eventy, kiedy chcesz wybrać pokojowo i myślisz, że sobie tobie się uda, a okazuje się, że nie. Okej, więc dalej co tutaj patrzę. Chodzi o to, żeby dać nam... To wydaje mi się dobre, ale chyba już nie zdążymy. Spróbujemy, może coś nam da, bo jeszcze będziemy mieć kilka regionów. Okej. No i oczywiście tutaj rewolucja. Ci głupi Wietnamczycy. I my możemy już w sumie postawić się na granicy, dlatego że musimy to zrobić. Dlaczego mamy ten region? A, bo jest ten większy region, tylko ja tak ustawiłem. Okej. I oczywiście, że spróbujemy i jak najszybciej zniszczyć. I chodzi o to, że po prostu, żeby już było. Więc tak, tutaj mamy właśnie ten event, który wyzwala nam Wietnam. Nie znalazłem żadnego innego. Więc tak, witaj Wietnamie. Więc w głównej mierze oczywiście mamy strasznie słabe dywizje. To co ja zazwyczaj robię, to sobie je zmieniam na lepsze, tylko muszę znaleźć, które są lepsze. Myślę, że te na razie zmienię, żeby już było. I nie mam zbyt dużo tych dywizji, więc muszę na razie tylko tyle frontu oglądać. No ale jak mówiłem, zapisało się nam. Mamy nasze cele, jeżeli chodzi o cele badawcze, więc będziemy robić tyle, ile możemy z wojska w danym momencie. A jak na razie to cokolwiek. Więc tak, na szczęście możemy coś pobudować, bo mamy kilka fabryk, ale nie aż tak dużo. I teraz trochę statków możemy pobudować. Nie, nie możemy, bo nie mamy designów. Trochę żałuję, że tego nie zrobili dla nas. Okay. Jakby co, mamy jeszcze zawsze ten event. Więc... O, ciekawe. Więc to jest coś takiego, że możemy to wykorzystać. Na razie tego nie wykorzystamy. Wykorzystam to w innym momencie. Propagandę zostawimy. Tak, teraz to ja po prostu sobie ustawiam grę. No i na razie tylko tyle możemy pobudować sobie. No, nawet nie mamy stali. Mamy coś tutaj, mamy... Tutaj Wolfram, mamy gumę, więc nie będzie aż tak źle. I ja ostatnio zrobiłem coś takiego, że nie produkowałem żadnych dywizji. To jest największy błąd, jaki można zrobić. Trzeba tutaj produkować dywizje. Więc maksymalne to jest na produkcję, bo musimy po prostu ich przejąć. Dlatego, że AI po prostu nienawidzi być na naszej granicy. Tak, nienawidzi być na naszej granicy. I kończy się to, że oni co chwila stąd wychodzą. I to nigdy nie jest dla nas najlepsze, więc sobie dajmy tutaj jakiegoś generała. W ogóle śmieszne jest to, że to są wszyscy tacy amerykańscy generałowie. Okej. I na razie jeszcze nie możemy tego robić. Dobra, wszystko jest ustawione, jeszcze tam mamy Mio, ale ja sobie zmienię. W ogóle mamy ciekawą flagę. Więc tak, zrobiliśmy pierwszy cel narodowy i niestety, ale powiem tak. Jeżeli to się nam przedłuży, to mogę tylko powiedzieć jedno. Odblokuję inne drzewka. Dlaczego? Dlatego, że jest taki problem, że może to być naprawdę przez długi czas. A jeżeli tego nie zrobimy najszybciej, to po prostu będziemy później musieli gonić. Więc ja po prostu trochę poczytuję i żebyśmy mieli trochę, jeżeli chodzi o to... Chodź tutaj. Żebyśmy mieli jednak trochę tych rzeczy. Okej.
Chyba się nam nie uda tutaj wejść na czas. Albo się uda, ale jesteśmy zbyt słabi. Tak, mamy zbyt słabe dywizje, to prawda. Ale chodzi o to, że ci Niemcy nie będą stali na tych prowincjach, więc bardziej musimy się skupić na naszych prowincjach niż na innych. I tak, tutaj jest taka mechanika z tymi, że jeżeli chodzi o wybór, tylko z tego co pamiętam, to chyba nie ma znaczenia, że i tak później my możemy sobie wybrać. Chodzi o to, żebyśmy balansowali siłę, żeby żadna nie była zbyt, zbyt dobra. Więc na razie weźmiemy populistów. Wygląda na to, że nic tutaj nie ma, więc to co ja zrobię, to ja po prostu wezmę tutaj trochę broni. Mamy trochę tych dywizji, tych już nie będę zmieniać. Więc nice. I spróbujcie tutaj poatakować. Dzięki temu, że wybudowaliśmy te punkty zaopatrzenia, aż tak źle nie jest. Ale nie powiem. Tutaj i tak w ogóle zaopatrzenie jest okropne, więc... Tak, to nie ma zbytnio znaczenia dla nas. To później jakbyśmy coś innego wybrali, ale obecnie nie ma. Myślę, że tego nie musimy robić. Nie mamy w ogóle żadnego powietrza, więc... Nie ma problemu. Nie, muszą być te dywizje. Chyba się nam nie uda. Ale kurde. Gdyby się nam udało, to byłoby znakomicie. Jak sami widzieliście, z Saigonu wyszli. Okay. Dobrze, że to nie są, nie jest to nasz region. Że to nie my przejęliśmy, bo dzięki temu oni tam stoją. A my jak już mamy karabiny, niech się tam nam dywizje tworzą powoli. Ile mamy wolnych karabinów? 395. Spróbujmy jedną dywizję zmienić. No niestety, ale tutaj jesteśmy w stanie to wygrać, ale bardzo, ale to długo potrwa to. Więc... No, trochę niefajnie jest. Okej, spróbujmy więcej karabinów zdobyć. Tam są trochę tych... eventów. No, chciałem ich podatakować. Okej. Więc tak, możemy wybrać pomiędzy tymi dwoma. Exodut. Okej, to chodzi chyba, że podczas tej wojny. Że boją się Wietkongu i dlatego są w miastach. Myślę, że na razie tych demokratów weźmiemy. Okej. Więc tak, największym naszym problemem jest to, że my aż tak bardzo nie mamy dobrej armii, a musimy się bronić tym, co posiadamy. Więc przez kilka odcinków może być naprawdę ta wojna, więc... Oni są w najgorszym miejscu, ponieważ AI będzie chciało ich atakować co chwila, a my tak naprawdę nic zbytnio nie możemy zrobić. Okej, więc tak, przyjmijmy ich tutaj rzeczy, bo potrzebujemy. Czyżby oni stracili punkt zaopatrzenia? Tak, straciliście punkt zaopatrzenia. Więc czas się rozłożyć, żeby tutaj trochę więcej było nas. No i czekamy. W głównej mierze, no, tutaj jest straszne zaopatrzenie, więc chyba sobie pociągniemy kolej.
zrobimy to, co mamy. To zrobimy. Bo naprawdę oni potrafią trochę popchnąć ten front. Więc musimy naprawdę dosyć uważnie patrzeć na to. Oni strasznie dużo mają tych dywizji. Więc w głównej mierze musimy przeczekać większość. A zaopatrzenie tutaj też jest okropne. Okej, dywizja. Czy możemy ją podpiąć do tej armii? Okej. To jest kolejna z tych, które nie mają znaczenia. Więc wybieramy tą ostatnią opcję. No chyba szybko się tam nam nie uda tego zrobić. Widzę. Tutaj też chciałem dać, żeby ci wygrali, ale widać, że nie. Oraz jest ten gość. Ten gość jest taki śmieszny. Więc musimy przeczekać to wszystko. Że będziemy przegrać, to zawsze mamy last standa. Chyba dam teraz last standa. Tak, zrobimy to. Okej. No, tak naprawdę mamy rzeczy, które nam nic nie dają z tych eventów, a musimy je zrobić. No i po tym jak je zrobimy, to tak naprawdę już dalej nic nie ma. Dosłownie nic nie ma, jest zablokowany. Dlatego też mówiłem, że trochę już, no trochę oszukam i... Okej. Ostatnio wybraliśmy tych, więc damy warbands, obligacje. No i to wszystko. Tak, to jest całe drzewko, jeżeli chodzi o początek. Więc tak, tutaj jest, że musimy, że wygraliśmy wojnę. Ale trochę to nam zajmie. A tutaj mamy takie duże bonusy. Więc sorry memory, ale musimy to zrobić. Bo później to po prostu będzie coś takiego, że ja nie będę mógł nic zrobić. A tutaj będzie mi tutaj co chwilę, że takie, o, a to mogłeś tutaj zrobić. Jezu. To trzeba cofnąć. Bo to może trochę popsuć w przyszłości. Więc start. I okej. No checks. Auto. I dajemy sobie tego gościa. Tak. Wiem, że to trochę oszukiwanie, ale dosłownie nic nie robimy przez większość czasu. Więc trzeba coś jakoś to zrobić. Żebyśmy po prostu mieli jakąś armię, żeby coś się działo. Ponieważ, no, większość to my będziemy robić, a może to trochę zająć. Moglibyśmy zawsze spróbować zacząć tworzyć górali, bo górale, z tego co pamiętam, chyba mają do dżungli, jeżeli chodzi o ich też przejście. Myślę, że pod atak Special Forces. Macie coś do dżungli? Macie ogólnie. Macie do snow. Ci mają do dżungli. Marines. To się przydało ich porobić. No ale przynajmniej wiemy, co będziemy robić dalej. Ale obecnie... Obecnie potrzebujemy jakichś rzeczy. Kurde, szkoda, że mamy tak. Byś się przydał jakiś generał, który by dawał nam... Marynarka. Tak, by się przydało wybrać jednego z tych. Takiego, który daje punkty. Mamy jakiegoś takiego? Nie. Okej, okay, cokolwiek. Chyba, że tutaj jest. Przydałby się tylko taki jeden, który dodaje więcej punktów i nic więcej. Dobra, ale na tym kończę ten odcinek. No, to był taki trochę początek, ale w przyszłości powinniśmy trochę więcej robić. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. No to... Cześć!